Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak uruchomić consent mode na stronie na WordPressie. Zrobimy to krok po kroku na ekranie. Consent mode, czyli tryb uzyskiwania zgody, czyli zgodny z aktualnymi standardami i prawem, e, informowanie o ciasteczkach na stronach internetowych. Wdrożenie profesjonalne może być zrobione na Google Tag Managerze. My jednak zrobimy to bardzo amatorsko, najprostszym możliwym sposobem, który jednak działa, czyli darmową wtyczką do WordPressa. No to przejdźmy do ekranu, gdzie pokażę Ci, jak to zrobić. A jeszcze tylko informacja o mnie. Ja jestem Artur. Na tym kanale znajdziesz poradniki i ciekawostki związane z branżą internetową. A kanał rozwija się dzięki mojej firmie arturkosiński.pl No to lećmy do tego ekranu, pokażę Ci, jak uruchomić Consent Mode. No dobra, to na początek informacja, z czego w ogóle będziemy korzystać. Będziemy korzystać z wtyczki Cookies, yes, która jest darmowa. Do 15 tysięcy wyświetleń. Powiedzmy, baneru cookies miesięcznie, więc generalnie jest to dużo dla stron, takich, nie wiem, jakichś lokalnych firm i tak dalej. Jest to w zupełności wystarczające. Natomiast, jeżeli by się zdarzyło, że masz większe zapotrzebowanie, musisz wtedy wejść na plan płatny, jednak to dotyczy raczej większych serwisów. No i teraz przejdziemy sobie do WordPressa. Klikamy, jesteśmy we wtyczkach, klikamy Dodaj wtyczkę, wyszukujemy sobie tutaj cookies. Wybieramy tą oficjalną od autora cookies, instalujemy ją. Po zainstalowaniu włączamy wtyczkę. I w naszym panelu pojawi się tutaj z boku kolejny link cookies. Wchodzimy sobie w niego i musimy teraz połączyć się z naszą webową aplikacją. Klikamy ten przycisk. Wybieramy sobie tutaj konto darmowe. Na dole mamy tutaj connect for free. No i teraz musimy. Pojawia się tutaj nam okienko, w którym musimy założyć sobie konto. Więc ja szybko uzupełnię te dane i przejdziemy przez guzik Sign Up. W tym momencie nasze konto zostało utworzone, jednak musimy wejść na naszą skrzynkę mailową i zweryfikować swojego maila. W tym momencie mail jest zweryfikowany. Przechodzimy sobie do dashboardu. I tutaj będzie kilka rzeczy, które musimy sobie poprawić, ponieważ domyślnie ta wtyczka po pierwsze jest po angielsku, po drugie, może będziemy chcieli dopasować sobie kolory. Ja zaczynam zawsze od wejścia w języki. Dodaję tutaj, przepraszam, zmieniam ten defaultowy język na polski. Mamy język polski. Teraz możemy przejść sobie do cookie managera i widać, że tutaj są trochę niefortunnie przetłumaczone niektóre rzeczy, więc ja robię to tak, że kopiuję to pierwsze słowo, klikam ołóweczek i poprawiam sobie te nagłówki, żeby to wszystko wyglądało po prostu spójnie. Teraz warto kliknąć przycisk Publish Changes. Zmiany są publikowane, a my przejdziemy sobie zaraz do zakładki Cookie Banner. I tutaj mamy kilka rzeczy, które możemy dostosować. Domyślnie ten komunikat wygląda w ten sposób i na większości stron on tak pozostaje. Natomiast tutaj w opcji Layout możemy sobie to trochę dostosować. Do dyspozycji tutaj mamy format boxa lub format baneru. Banner jest na dole lub na górze, natomiast box może być wybranym przez nas rogu ekranu. Standardowo, zwykle widzimy to w ten sposób: Centrum Preferencji czyli do co człowiek może kliknąć, żeby tam dowiedzieć się więcej, czy dostosować swoje zgody może być w formie takiego pop-upu na środku lub paska bocznego. No i widzimy tu z koronką też opcję premium. Kolejna rzecz to jest content, i tutaj możemy sobie zmienić treści. Czyli, jeżeli chcemy zmienić te nagłówki w stylu, że uwielbiamy pożerać ciasteczka czy coś tego typu, to możemy zrobić to właśnie tutaj. I widzimy, że te przyciski odrzucać, akceptuj. Możemy to ujednolicić, żeby było akceptuj, odrzuć i dostosuj. Jeżeli chcemy sobie to skustomizować, czyli pozmieniać trochę, to możemy pewne przyciski poukrywać. To już kwestia zabawy, to jest prosty temat. Centrum preferencji, tutaj też można sobie pewne rzeczy posprawdzać, jeżeli chodzi o tłumaczenia i treści. Dalej mamy listę cookiesów, możemy ją całkowicie ukryć lub możemy ją włączyć i wtedy tam użytkownik będzie widział jakie konkretnie pliki są dostępne, ich nazwy i tak dalej. Przycisk rewizji, czyli ten przycisk tutaj po lewej stronie na dole on może sobie pływać po lewej, po prawej stronie. No i on otwiera nam właśnie to okienko preferencji. Content zablokowany, tu jest komunikat, który się pojawia, jeżeli nie wiem, mamy jakiś film z YouTube'a na przykład, to musimy te cookies zaakceptować, żeby on się odpalił, to wtedy jest taki komunikat. Czyli dostosowanie komunikatów to jest jedna rzecz, tutaj w zakładce content, natomiast w zakładce colors zwykle chcemy te kolory sobie zmodyfikować w taki sposób, żeby... Dopasować je do naszej strony internetowej, i tutaj najważniejszy jest zwykle ten accept button. Czyli tu możemy sobie wybrać jakiś dowolny kolor, możemy go skopiować, powklejać w inne miejsca. Jeżeli chcemy, żeby te guziczki były na przykład szare, możemy to zrobić w ten sposób. I widzimy sobie na żywo, jak nam się to zmienia. Podobnie jest, jeżeli chodzi o preferencje. No i ten guzik rewizji też też może mieć. Też może mieć własny kolor. Po zakończeniu zmian klikamy Publish Changes i w tym momencie na naszym WordPressie tutaj mamy informację, że jesteśmy połączeni, że banner jest aktywny. Jak będziemy mieli już jakieś tagi typu Analytics, Google Ads czy jakieś inne rzeczy, to będą nam się tutaj pojawiać statystyki, jakie są te cookiesy. Natomiast tak na wstępie, jak sobie przejdziemy na naszą stronę, to widzimy już tą informację z cookies i tutaj też ważna wskazówka, którą widać. Często na stronach widzę podwójną informację, czyli ktoś miał te cookies ustawione w jakiś tam stary sposób, jakimś skryptem czy jakąś wtyczką. Później dodaje sobie te cookies czy jakiś tam inny system do constant modu i zostają dwie informacje, więc tą starą informację musimy sobie usunąć. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że ten film był przydatny, że poradzisz sobie z tym. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz komentarz, na pewno odpowiem. Zachęcam cię do zostawiania łapki w górę pod filmem i do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnych nagraniach.